Ja chciałabym jeszcze dopowiedzieć tutaj a propos pracy, która wisi tu z Państwa prawej strony, opowieści pejzażu. Praca, która była prezentowana na wystawie indywidualnej Ewy Zawadzkiej w Galerii Bielskiej BWA w 2016 roku i potem trafiła do naszej kolekcji, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i mogła tutaj tak wspaniale dopełnić tej wystawy w trochę inny sposób niż prace, które wcześniej oglądaliśmy. Jest to praca abstrakcyjna, takie malarstwo materii, piękne przestrzenie. I to jest coś, co Ewa Zawadzka uprawia od mniej więcej właściwie w XXI wieku, ponieważ wcześniej była znana głównie jako graficzka. I były to czasami podobne nawet przestrzenie, podobne formy, ale wykonane właśnie w grafikach, w różnych technikach metalowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z malarstwem, z takim grubą, mięsistym, z grubą fakturą, z wspaniałym światłem. I myślę, że do tej pracy wrócimy za chwilkę. Jak skończyłam akademię, tak się złożyło, że właściwie robiłam tylko grafikę. Okay. To może zaczynając od tej pracy. Dlaczego skończyłam z grafiką? Bo brakowało mi wielkości, brakowało mi pewnej powtarzalności. Zaczęłam robić grafiki, które składały się z 16, z 30 części. Co było bardzo rzadkie. Każdy traktował grafikę jak druk artystyczny, a ja traktowałam jak część składanki, w którym buduję komentarz o świecie. I też technika była absolutnie moja, wymyślona przeze mnie, czyli opierało się to jakby na druku wypukłym, ale nie był to ani drzeworyk, ani linoryk, to były matryce budowane przeze mnie, z piasku, z syntetyków, z czegoś. A drukowanie takich grafik było koszmarnie trudne. Tak, ja robiłam to parę lat, zdobyłam wiele nagród, bo i złoty medal w Gizie, i Grand Prix w Norwegii, i nagrody regulaminowe w Krakowie. Tak, dostałam, bywałam. Ale to naprawdę było okupione bardzo ciężką pracą, taką pracą grafika. Tu uczniowie to powinni wiedzieć, co to znaczy praca grafika i ta brudna technologia ciężka z tym. I to są jeszcze drzeworyty sztorcowe, musimy przez to jakoś przebrnąć. To po prostu przypomina czas, jakie grafiki robiłam. To są te grafiki, używałam różnych sposobów. I druku z metalu, i druku wypukłego. Tak, dobrze się czułam na grafikece, ale potem przyszedł czas, kiedy trzeba zrobić tak zwaną pracę dyplomową. Długo o tym myślałam i wymyśliłam taki trudny temat, rocznik statystyczny. Bo dla mnie jakby takie zaprzeczenie, ten rodzaj konceptualizmu, że właściwie jak to można stwierdzić, że w przyszłym roku jakieś 14% ludzi odejdzie z powodu spraw onkologicznych, a ileś tam zginie w wypadku, a coś się wydarzy. Czy my możemy tak naprawdę przewidywać? I wtedy próbowałam połączyć tą materię sztuki, tą niewyobrażalną, abstrakcyjną, z czymś, co jest bardzo wymierne. Coś, co jest jak liczby, jak geometria, to wtedy zaczęłam łączyć geometrię, bardzo ciężko mi mówić, z niewymiernym. A dlaczego potem tak było? Potem budowałam rysunki, które były zapisem, mieszkałam już w Sosnowcu, szkód górniczych, które przeszły przez całą falę ulicy. I wszystko, co zdarzyło się w tym mieszkaniu, w tym salonie, ja to po prostu zapisywałam jak abstrakcyjne notatki. Fragmenty z sufitu z pęknięciami, które się posuwały. Tak powstawały pierwsze moje rzeczy, moje rysunki. I wtedy zauważyłam, że może ludzie podchodzą do spraw jakoś inaczej, bardziej emocjonalnie. Dla mnie ta sprawa koncepcji, sensu, odpowiedzi na to, na pewną logikę, miała duże znaczenie.
I ogromne znaczenie też miało jakby przyjrzenie się różnym rzeczom z bliska, przyrodzie, ale i architekturze. Jak można zobaczyć architekturę z bardzo, bardzo bliska? To właśnie jest taki rodzaj pęknięcia, to jest rodzaj cienia, to jest rodzaj faktury, którą odkrywamy. I to jakby mnie pochłonęło. To stało się kanwą mojej twórczości. Na tym zaczęłam budować właściwie wszystko. I później od grafik przeszłam do rysunki. Oczywiście cały czas towarzyszyła mi fotografia, bo pierwsze rysunki powstawały, jak chodziłam, uczyłam w liceum plastycznym w Gołonogu. Teraz to jest chyba liceum imienia Kantora. I tam pozostawały ślady po Husie Katowice. I ja chodziłam i to notowałam aparatem fotograficznym. Gdzieś budowałam tą swoją twórczość na boku wszystkiego, co może być twórczością. Ale się dobrze w tym czułam. Zaczęłam zauważać, że w tym, co jest pozornie brzydkie i odrażające, jeśli jest światło, też jest uroda. I że właściwie ja spokojnie mogę moją twórczość oprzeć na tym. Tutaj już przeszliśmy do obrazów. I widać, że ta tematyka nadal jest, tyle już właśnie wydobyta innymi środkami wyrazu i to światło jest już też nabiera barwy, prawda? Nabiera kolorów, aczkolwiek wszystko jest utrzymane w jednak monochromatycznych tonacjach. Lekko tylko ugrowy, jakieś złote. Natomiast to światło nadal tu jest budującym właściwie. Bo dla mnie w twórczości najważniejsza jest prawda. Prawda i logika. Oparcie się na czymś, co po prostu istnieje naprawdę. Dlatego, co bym nie robiła, jakbym nie wymyśliła sobie twórczości, to ona zawsze musiała być koszmarnie trudna. Bo jak sobie wymyśliłam, że będę malować, to wymyśliłam, że to sobie tak usiądę na krzesełku, namoczę pędzelek i będę sobie tak spokojnie malować obrazki. Oczywiście okazało się, że to nie ja. Że moje pierwsze obrazy powstawały właściwie budowane przez wałki graficzne i farbę offsetową. Farba offsetowa świetnie się miesza z olejem artystycznym, ale ten efekt taki akwarelowy, tylko farba offsetowa mi da tak dobry. No i nagle się okazało, że to następowało takie przenikanie. Rzeczy, których nauczyłam się w grafice, przechodziły w malarstwo i uczyły mnie malarstwa. Tego, co się nauczyłam w malarstwie, zaczęłam wykorzystywać w rysunkach i w nowych grafikach. I jak kiedyś zbudowałam sobie taką dużą wystawę właściwie, gdzie była i grafika, i malarstwo, i rysunek, i fotografia, to nagle się okazało, że ten mój świat jest bardzo jednorodny i ja się bardzo dobrze w nim poruszam. Może dlatego musi być monochromatyczny, mocno fakturalny, syntetyczny, czyli bardzo mocno wzięta odpowiedzialność za kompozycję. W moich kompozycjach nie może być czegoś, co jest tylko dekoracją. Musi być tyle, ile trzeba, ani kropli więcej. Może jeszcze to tutaj było mówione w czasie filmu, że pytanie właśnie, czy to jest abstrakcja, czy to jest hiperrealizm. Sama powiedziałaś, że zawsze odnosisz się do konkretnych miejsc, do konkretnych przedstawień, do konkretnych jakby to światło zawsze jest prawdziwe, to nie jest wymyślone przez ciebie światło i to widać tutaj, to niezwykłe budowanie. Zresztą na filmie było niesamowite te momenty, kiedy to światło faktycznie słoneczne przenikało obraz, też ścianę, która była pod spodem, też jakoś tam przygotowana, to nie była zwykła ściana i to wszystko tworzyło taki konglomerat, który był jeszcze nowym obrazem. Czyli jakby te nawarstwianie się tego źródła światła i tych różnych sytuacji tworzą taki bardzo trójwymiarowy, bardzo przestrzenny obraz. To prawda, wszystko u mnie się łączy, ale kiedyś myślałam, że robię fotografię na początku po to, żeby kompozycję wykorzystać sobie jako podstawę kompozycji malarskiej, graficznej.
bardzo szybko przekonałam się, robiąc ileś tam grafik, że ja już nie potrzebuję szukać kompozycji, że teraz ja mogę na podstawie tego, co kiedykolwiek robiłam czy widziałam, budować własne kompozycje. A to, że czasami w tych kompozycjach coś jest nielogiczne albo wynika coś, zaprzecza czemuś, to znaczy, że też tak ma być. Bardzo często w sztuce to zaprzeczenie jest potrzebne. Niby wszystko jest tak, jak ma być, po kolei. I jeden rys taki, sami wiecie, jak to nagle odrzucenia, śladu, który jest tylko właściwie śladem po pędzlu. Nie buduje i nie udaje niczego. Ale lubię też, kiedy abstrakcja jest tak daleko posunięta, że na przykład, ja pamiętam, to się bardzo często zdarza na wystawach, jak panowie się mnie pytają, a to tak, czy do góry nogami, jak to ma być? Ja mówię, no przecież widać, stoi tak. Ja to widzę. Potem bardzo często się przekonałam, że niektórzy to jednak widzą inaczej. Ale ja, ponieważ wiem, z czego to wyniknęło, skąd to światło powstało, nie mam nigdy wątpliwości, jak to ma stać, jak to ma być pokazywane. Jeszcze chciałam cię zapytać, o, czy właśnie, mogłabyś zdradzić właśnie te pierwowzory, gdzie właśnie takie ściany, bo też pamiętam, jak miałaś wystawę w BWO w Bielsku-Białej, tam był tematem, były właśnie mury, akurat to był wtedy okres, kiedy właśnie te mury się nasiliły, byłaś temu bardzo przeciwna, też pokazywałaś fotografie jakichś miejsc gdzieś nad morzem bodajże, gdzie same płoty były postawione. Cała ta wystawa była przeciwko tym murom. Niestety doszliśmy do czasu, gdzie znowu te mury są budowane. Jakby temat wraca. No bo to tak jest, że talentowi nie da się zaprzeczyć. Można walczyć z nim, ale za każdym razem, co bym nie wymyślała, żeby ułatwić, uprościć, żeby wrócić, za każdym razem, jak nie daj Boże pojadę z artystami na plener i wszyscy malują tak pięknie i kolorowo, to ja wracam pełna głowa koloru i co ja mam z tym teraz zrobić. Więc już dwukrotnie zaczynałam, nawet ostatnio mi to bardzo dobrze idzie, że buduję tak zwane ściany świata. Ponieważ dużo podróżuję, więc po Indiach, po Meksyku powstawały obrazy, które są bardzo pomarańczowe, bardzo mocno czerwone. Ja ich potrzebuję. Tylko że one mają, z moich obrazów, mają tą grubą, mocną fakturę i czasami trochę wyglądają bardziej jak płaskorzeźba, czy właściwie taki garncarski obraz, niż sam obraz. I teraz tak, tak się dobrze składa, że jak dzisiaj otwieram wystawę, w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Techniczno-Humanistycznej, dobrze, będę tam pierwszy raz, ale mam, wszyscy mi powiesili, zapraszam Państwa na godzinę 16 dzisiaj i wszystko to, co ja opowiadam, zobaczycie. Nie będzie tylko tych kolorowych prac, bo miałam przywieźć i miałam nie przywieźć, bo muszę znaleźć uzasadnienie dla nich. Bo one się bardzo podobają, ale są bardzo kolorowe. Jak mam je pokazywać? Jak to wymyślę, to wtedy już będę je pokazywać. Tak mi zaskoczy. Tak, proszę bardzo. Ja też jeszcze chciałam powiedzieć na temat ciężaru tych prac, bo one są, ponieważ one mają wiele tych warstw tej materii, o tym świadczy są bardzo ciężkie. Operacja mojego kręgosłupa szyjnego. Tu się dostawali tędy i mam wstawione dwa implanty. Tak. Ale no, to był straszny błąd, ale tak w życiu popełniamy. Te obrazy, taki obraz z tymi stalowymi ramami, a stalowe ramy pasowały mi najbardziej, to jest około 30 kg. Teraz próba podniesienia, postawienia, przewrócenia, to jest prawie niemożliwa. Ja już z wielu rzeczy zrezygnowałam, ale moje malarstwo jest naprawdę trudne do roboty.
Czyli ta grafika była przynajmniej lżejsza, jeżeli chodzi o już materię samej pracy, natomiast proces powstawania bardzo też trudny i przecież te matryce, zwłaszcza jak one miały być wielkoformatowe, to też ogromna praca, ale przypomnijmy, że ty jednak prowadzisz pracownię multigraficzną na Akademii Sztuk Pięknej w Katowicach. Powiedz troszeczkę, bo ponieważ tutaj są uczniowie liceum plastycznego, na temat tej pracowni. To znaczy, o właśnie, to jest pracownia multigraficzna, ale nie w takim sensie, jak to czasami ludzie próbują. To się nazywa pracownia działań multigraficznych, ponieważ ja od początku chciałam poprowadzić taką pracownię, a miałam do tego warunki idealne, cały strych, galeria jeszcze obok, żeby jakby nauczyć studentów, jak podchodzimy do zadania w ogóle. I o co chodzi? Że ta prawda, ta rzetelność, ten entuzjazm, jak podchodzimy, nasze własne emocje są strasznie ważne, że bez tego nie zbudujemy. Dlatego ja, studenci dostawali zawsze około 5 tematów na semestr, bardzo dziwnych. Anuszka już olej rozlała, tak, jeden z tematów, bardzo różnych, i oni odpowiadali każdy inaczej. Później wymyśliłam, bo miałam tak zwaną galerię basen, małe pomieszczenie po 3 stopniach w dół, że każdy ze studentów u mnie jako zadanie obowiązkowe przygotowuje wystawę. Sam nadaje tytuł wystawie, sam decyduje, o czym chce, sam drukuje plakat, sam eksponuje to, sam zaprasza gości i sam otwiera. To była taka... Studenci to bardzo polubili, bo to była taka naprawdę gorąca próba, jak to się robi wystawę. I potem już się nauczyli i każda wystawa jest naprawdę inna. I ja bardzo lubię to z nimi robić, że my zawsze, tak jak ja miałam takie zdanie o tym, że medium jest jakby na drugim końcu. Najpierw jest komentarz świata, który chcemy wypowiedzieć, a potem dopiero medium, w jakim chcemy wypowiedzieć. Dlatego u mnie mogą robić i film, i fotografię, i malarstwo, i pokazy, i performansy, właściwie wszystko. Tylko każdy musiał odpowiedzieć, dlaczego to robi, dlaczego tak, dlaczego używa tych materiałów i o co mu chodzi, jaki chce osiągnąć efekt. Także to była pracownia bardzo fajna. Była, bo trochę się rozsypała przez te moje historie teraz zdrowotne. Ale nawet dyplomy były bardzo interesujące. I pracownia, którą zawsze chciałam robić. Znaczy, chciałam z moimi studentami zdobywać to, czego ja już sama nie będę chciała robić, ale przecież z nimi mogę się przejść tą ścieżką i zobaczyć, jaki osiągniemy efekt. A to jest chyba najważniejsze w pedagogice. To jest właśnie taka uczelnia, jak zawsze chciałam, żeby była, która wymaga od studentów ich działań, ich propozycji i ich pytań. U nas jest strasznie ważne, ja zawsze walczyłam o to, żeby po pierwszych zajęciach, po drugich, żeby zaczęła się rozmowa ze studentami. Żeby to nie były tylko właśnie najpierw pytania, ale żeby to była normalna rozmowa o świecie, o wszystkim. I potem tak było. I dlatego studenci robili super rzeczy, ale też mi opowiadali o własnych podróżach, o tym, jak oni odbierają teraz świat. To, co mówiłaś o podróżach, prawda, to jest to, że podróżujesz dużo, oglądasz, tak jak mówiłaś, różne kolory, różne pejzaże, jednak syntezą tego i tak jest jakby przetworzone przez twoją osobowość. I tak sprowadza się to właśnie do tych form, do tego światła i do tych w zasadzie kolorów monochromatycznych. Powiedz coś. To znaczy tak, ale zawsze jest taki moment, kiedy mi się wydaje, że teraz to ja już będę tak kolorowo malować. I przyjeżdżam, i zaczynam, i duży obraz, 2 metry, pomarańcz, ściana, ale pomarańczowa. No a potem to zaczyna powolutku się jakoś tak ładnieć, brudnieć i staje się takie normalne.
Nie może być chyba u mnie takie. Chyba nie potrafię tak. Może powinnam tam żyć, byłoby inaczej. Czyli ten szary Śląsk tutaj jednak dominuje, tak? I jakby przez niego przefiltrowuje się wszystkie te kolory świata. To jest jeszcze moja druga opowieść, bo ja nigdy nie byłam jakby stąd. Boże, jak głośno. To znaczy urodziłam się w Kolumnie Las. To jest mała miejscowość z lasem pod Łodzią dla przemysłowców łódzkich i ich rodzin. I tam się urodziłam. Mając już 4 lata, ojciec nas zabrał i wynieśliśmy się do Bydgoszczy. I przenosiliśmy się na tyle często, ze względu zresztą na ojca, że ja się musiałam nauczyć witać z nowymi rzeczami i żegnać z koleżankami, których znowu już nie będę miała za chwilę, że to będzie jeszcze inaczej. I potem jeszcze przenieśliśmy się Bydgoszcz, Warszawa, z Warszawy do Sochaczewa, przepiękna miejscowość, a z Sochaczewa ojciec przeniósł się do Gliwic. No i tego mu nie mogłam wybaczyć. Mało tego, wtedy, bo tu jest moja koleżanka Ewa, z którą razem chodziliśmy do liceum plastycznego. Ja za nią. I jak ja zaczęłam jeździć do tego liceum z Gliwic, Zabrze, Chebzie, Ruda Śląska, Świętochłowice, nie wiem, czy znacie tą trasę. Ja myślałam, że ja nie pogodzę się, jak on mi mógł to zrobić, jak ja mam tu żyć. I cała moja druga opowieść o mojej twórczości to jest, jak ja oswajałam ten świat, żebym i tą przestrzeń, żebym mogła w niej żyć. Ale to jest jeszcze inna opowieść. No ale czy to właśnie tak było, że jednak ten Śląsk tak zadziałał, prawda? Tak, zadziałał oczywiście. Tymi kolorami, tą fakturą, ten tymi murami. Ten Śląsk trzeba się było nauczyć lubić. A teraz po tylu latach to ja kocham oczywiście, ale trzeba tego wszystkiego się było nauczyć. To nie przychodziło tak łatwo. A już nie można było malować kwiatków, lasu i innych rzeczy. To się skończyło. Nie było łatwe. Tutaj mamy przed chwilą, mieliśmy jeszcze parę takich fotografii właśnie pokazujących właśnie to już zdjęcia z pracowni, prawda? Tutaj mamy obraz, tak, na którym są jeszcze smugi światła i ściana, które tworzą w ogóle nową kompozycję. Tak, bo taką mam pracownię. Tak, czyli to jest ten nowy. Powiedz jeszcze o pracowni, z której zamierzasz stworzyć galerię. No właśnie. Wystawa, którą dzisiaj otworzę o 16, będzie nosiła nazwę Wystawa na czas remontu, bo ja naprawdę szukałam miejsca, gdzie ja mogę moją pracę przechować na czas remontu, ponieważ mam piękny domek z pięknym ogródkiem, już robiłam jeden remont, drugi, a teraz podnoszę strych i buduję galerię autorską, gdzie mam nadzieję, że będę robiła też spotkania z ludźmi, z artystami, z poetami, że będę mogła prowadzić takie życie, jakie zawsze chciałam. Tak. Czyli zaprosimy niedługo do Sosnowca, tak? Końcem roku do nowej pracowni Ewy Zawadzkiej. Okej, to myślę, że w takim razie bardzo dziękuję. Ja też się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to jest przyjemność tu być. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.